No niestety moja była koleżanka parlamentarna, klubowa, posłanka Pawłowska zablokowała mnie na Twitterze. Wydaje mi się, że to było po komentarzu, w którym pisałam o tym, że jeśli chciała zabłysnąć, to mogła się posypać brokatem. Ta ironia ze strony posłanki Pawłowskiej jest naprawdę niepotrzebna w moim kierunku. To nie ja zdradziłam partię, która pomogła mi wejść do Sejmu, a przypomnę, że wchodziłam do Sejmu jako osoba bezpartyjna. Bardzo świadomie podjęłam decyzję o tym, żeby wstąpić wtedy do Wiosny, później do Nowej Lewicy, kiedy te partie się łączyły. Ja jestem stała w swoich uczuciach, także politycznie. Natomiast wydaje mi się, że posłanka Pawłowska jest ostatnią posłanką, która ma prawo dzisiaj inne posłanki z tego rozliczać. Nie zgadzam się ze słowami posłanki Pawliczak, to znaczy wydaje mi się, że nie ma dzisiaj powodu, dla których ktokolwiek miałby składać takie deklaracje mówiące o tym, że należy posłom i posłankom odbierać mandat. Nie dlatego, żebym się bała o siebie, tylko dlatego, że uważam, że to wyborcy rozliczą tych posłów, którzy w trakcie kadencji, w środku kadencji zmieniają ugrupowanie polityczne. Zostawmy to po prostu wyborcom.